Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie ponownie. Chciałam dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat LinkedIn, dlatego że to jest taki temat, który zawsze pojawia się w moich rozmowach z klientami. Jest to zupełnie oczywisty temat, dlatego że LinkedIn jest bardzo fajnym narzędziem, z którego naprawdę warto i należy korzystać. Także jeżeli mielibyście takie pytanie, czy warto mieć ten profil, nie tylko warto, ale wręcz należy. Dlaczego? Takim głównym powodem jest to, że to jest podstawowe narzędzie pracy każdego rekrutera, każdego headhuntera. Czyli jeżeli zaczynam realizować projekt rekrutacyjny, mogę pójść dwoma ścieżkami, jeśli chodzi o jego realizację. Taką najprostszą jest oczywiście wrzucenie ogłoszenia na jakiś portal ogłoszeniowy związany z pracą. To mogą być też różne grupy na Facebooku, również na LinkedInie. Więc tutaj też fajnie być w ogóle na LinkedInie, żeby śledzić chociażby ogłoszenia. Natomiast ja bardzo często realizuję projekty rekrutacyjne poprzez docieranie bezpośrednio do kandydatów. Czyli traktuję tego LinkedIna trochę jak taką wyszukiwarkę i szukam, rozglądam się za profilami, które będą odpowiadały akurat temu opisowi, który posiadam na biurku, czyli i temu projektowi, który akurat mam na biurku. Więc jeżeli Was tam w ogóle nie będzie lub będziecie, ale Wasz profil będzie nie do końca sprecyzowany, no to po prostu ja na Was nie trafię. Więc jeżeli chcecie mieć taką pewność, że headhunterzy, rekruterzy będą mogli dotrzeć do Waszego profilu i znaleźć Was na rynku pracy tak naprawdę, nawet jeżeli aktywnie tej pracy nie szukacie, no to po prostu Wasza obecność na LinkedIn jest absolutnie konieczna. Pamiętajcie, że to jest taka sieć bardzo profesjonalna, czyli nastawiona głównie na te kontakty takie biznesowe. LinkedIn bardzo fajnie również działa, jeśli ktoś jest aktywnym sprzedawcą, jeżeli w ogóle rozwija sieć swoich kontaktów po to, aby zwiększyć swój biznes. To jest właśnie to miejsce, gdzie należy być. Natomiast jeżeli jesteście po prostu osobą, która być może kiedyś będzie poszukiwała pracy, pamiętajcie, że jest to taka Wasza wizytówka, to jest Wasze CV w sieci tak naprawdę. Tak więc oprócz imienia, nazwiska, zdjęcia, ale zdecydowanie profesjonalnego, zresztą to jest dokładnie to samo, co dotyczy Waszego CV, bardzo ważne jest to, aby pod Waszym nazwiskiem znalazły się tak zwane słowa klucze, czyli słowa, które Was w pewien sposób określają, określają to, co robicie, czym się zajmujecie. Dlatego, że ja, jeśli na przykład szukam osoby zajmującej się sprzedażą w Warszawie, nawet bez szczególnego na razie rozróżnienia na branżę, ale po prostu szukam osoby z fajnymi kompetencjami sprzedażowymi, no to będę wpisywała w LinkedIn hasło na przykład Account Manager Warszawa, specjalista do spraw sprzedaży Warszawa, Wrocław. Wszystko jedno, tutaj zależy oczywiście od obszaru. Może to będzie kierownik do spraw sprzedaży, może to będzie Business Development Manager. Także pomyślcie o tym, jakie słowa, stwierdzenia, nazwy stanowisk, obszary Was tak naprawdę w najlepszy sposób określają, bo ja dzięki temu trafię po prostu na Wasz profil. No i druga bardzo ważna rzecz, w tym profilu musi być troszkę więcej niż tylko hasłowo wrzucone daty, kiedy i gdzie pracowaliście i nazwy firm. To jest trochę za mało. Jeżeli ktoś ma fajnie, ciekawie napisane CV, to czasem wystarczy po prostu skorzystać z tego CV i przekleić, nazwijmy to, pewne informacje do LinkedIna. Czasami CV bywają jakoś bardziej szczególnie rozbudowane, wtedy należy się zastanowić, co w tym LinkedInie znaleźć się powinno, ale te informacje powinny jednak mi dawać już jakiś początek wiedzy na temat tego, czy okej, poza tym, że jesteście na przykład osobą związaną ze sprzedażą, czy ten Wasz profil jest do końca tym, czego ja być może poszukuję, potrzebuję i coś, co mnie w ogóle zachęci do kontaktu z Wami, dlatego że to jest dopiero pierwszy krok. Ja się do Was dopiero odezwę na LinkedInie i dopiero na przykład poprzez rozmowę okaże się, czy my idziemy dalej w tym projekcie, czy nie. Może się okazać, że pójdziemy dalej i że dzięki temu znajdziecie świetną pracę. Może też się okazać, że na ten moment w czasie ta oferta nie będzie dla Was ciekawa, ale już my pozostaniemy w kontakcie i w ten sposób też rozbudowujecie swoją sieć i być może powiększycie ją o kolejnego rekrutera, który następnym razem po prostu o Was pomyśli.
realizując kolejny projekt rekrutacyjny. Jeżeli będziecie mieli więcej pytań dotyczących LinkedIna, czy tego, jak profil na LinkedInie powinien wyglądać, zapraszam Was serdecznie do kontaktu www.hr-inspire.pl. Bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania i Wam w tym pomogę. Myślę też, że jeszcze kiedyś wrócimy do tego tematu, bo tutaj dzisiaj zasygnalizowałam tylko kilka najważniejszych punktów.